kobity, powiem wam tak. Na początek, bo tu kazali mi tu tak powiedzieć, żeby tu statystyki zrobić, ile was będzie, żeby kwiatków nie brakło. No i tak wyliczyłem, że was przyszło tutaj 508. Chociaż niektóre tu wyglądały jak popy. I tak nie wiedziałem, jak ich liczyć, nie? No i jak weźmie kwiatka, to może nie chłop. Nie baba. No dobra, nieważne, dobra. Zobacz tak, tak, ile tam jest chłopów, tu jest chłopów, a tu jest dzinkowi. Przyszły na dzinkowi, to przynajmniej było się za chłopa przebrać, a nie. Ale zrobiłem taki ekspozyt sobie tutaj, nie? No i takie mam rany tutaj, tak, o, patrzcie. 26,5% jest tu kaszek rzeczycy. O, galancie. Kierzanek sadykie za 11%, o, też dużo. O, jeszcze 5,63 gości spoza naszej gminy. O, galancie, galancie. Reszta nie przekroczyła progu nawet 5%, to dobre. O, widzę, że to co tu mamy dalej, bo co tu mi napisali, nie wiem. Kazali mi tu przywitać wszystkie kobiety, tak? Witam was wszystkie. O, a tu o. A tu w pierwszej kolejności muszę przywitać panią Grażynkę Frączak. O. Oto ona mi płaci za to. A wódz zawsze zapomina o niej, a ona przy kasie jest, nie? No, ale dobra, no to tam, żeby tam nie było, to też muszę przywitać tu, tylko też mam problem teraz, bo nie wiem, bo tu dwie wójtowe są. No i co tak, no to tak, to widzą panie Manetę Kraw i Kazimierczyk i żonę Łusz Krawczyk. No to co tu by tu gadać, to trzeba zaczynać, a nie tam. A na koniec jeszcze tam włosku witam wszystkie, pan Leszek Kosiacki, przewodniczący Rady Gminy wraz z małżonką. No i dobra, mi się też skończył. Szefie! Szefie! Zaraz, już idę, co mi tam wołać na... Kolno, bo już nie wiem, co tu gada. Jestem, bo... Niech pan coś czorci dzisiaj, coś dzisiaj więcej cepleni. No... Co tam? Poczekaj, bo mam coś dla ciebie, poczekaj. Dawaj. Przynoś, ja się zastanawiam, czy ten podinspektor Pawlak, bo... Mieliśmy tu przygotować dzisiaj występ, a nic nie mamy jeszcze. Co masz tam? A mówiłem, bo to w sobotę robić przed południem. Normalne, bo nie jest jeszcze widno i... Przesyłkę mam do ciebie. Nie, bo nie rzeczy to jakieś tam te... Zwrot podatku, nie? O, za akcyzowego. Dobrze, że u mnie zwaliznę na placu, to jakoś tam się zawsze daje radę. Dobra, słuchaj, przytrzymaj mi to. Muszę zadzwonić do tego, do Pawlaka. Bo my same to... Nie, sami to nie damy rady. Gdzie tam? Widzę, że jesteś w formie, ale to za pół godziny możesz być bez formy. I... No, odbierz Pawlak, no. Ale Pawełku, co tam u was, co Pawełku, tam u was? Szefie, a nie Pawełku. Pawla, słuchaj, załatwiłeś tych ci pendejsów na dzisiejszy wieczór, czy nie? No stary, no nie dał rady, wiesz, oni w zeszłym roku tyle sobie zażyczyli, tyle wzięli pieniędzy, tu u nas podobno w gminie, budżet pusty, no nie dał rady. Wiesz co, jedyne co mogę zrobić, to wystąpię tylko ja, no jako ci pendej. No dobra, no, dobra, właśnie tutaj szybko, to zaraz coś wymyślimy. Chodź, szybko. Będziemy myśleć. Hello, Bajnicki, hello, jestem z wami specjalnie dla was. Ze słonecznej Białomejki z Warszawy. Dzisiaj też bez majteczek jestem. Cześć, sobie kąpię. Cześć, Pawlak, pan inspektorze, muszę sprawdzić, ile mi to do zdrowia, tego przyszło. Ty, Ada. To jest jakaś księga. Z rzędu dni nie przyszło. No, mi też przyszło, tam musiałem dopłacić za nieczystości takie. Słuchaj. Relacje damsko-męskie od zarania dziejów po czasy przyszłe. O, nie gadaj tytuły, powiedz mi tutaj z autorem tej księgi, bo to... Ja, no tak właśnie, no, tytuł nie może nic mi nie mówić. Nic mi nie mówi. Marek Kaźmierczyk.
Nie, no, jakiś chyba taki undergroundowy. Raczej tak, to nie może... Nie, no. Ale słuchaj, to może nam ratować dzisiaj skórę. Nie ma chłopaków. No ja, tak, wiesz, ja też dostałem coś takiego z gminy, myślałem, że podatek, a co dostałem? Czyli my sami we 3 godziny tego nie pociągniemy, nie, nie, nie. Znaczy ja, ile ja mogę pociągnąć, tak idzie z nami, na pół godziny nie, idę spać. O, nie powiedziałbym, ale dobra. Adam, jak ty mnie znasz? Proponuję zapoznać panie tutaj z tekstem. Myślę, że to będzie, to pójdzie. No, tak, no niestety no trzeba, drogie panie. No autor jest jaki jest, innego nie mamy, no. Ale... Jeszcze syrka trzeba było otworzyć. A więc zaczynajmy. Dawno, dawno temu, za 7 rzekami i 7 górami, żyli sobie oni, kobieta i mężczyzna. Jak to w zgodnym związku żyli długo i szczęśliwie. Ale jak do tego doszło? No właśnie. Od zarania dziejów mężczyźni dbali o kobiety. Udowodnimy paniom w dniu dzisiejszym, że dla mężczyzny nie ma nic cenniejszego niż kobieta. A było to tak. Kiedy pierwszy mężczyzna, nazwijmy go Adam, ja jestem Adam. Kiedy pierwszy mężczyzna, nazwijmy go Adam, poznał swoją wybrankę, nazwijmy ją Ewa. Starał się, aby jej zawsze było wygodnie. Zabierał ją wszędzie na spacerki i ochroniarzy. Starał się wydać wszystko jak mógł. Drogi panie, zobaczcie, jak William miał pałę. To widać od razu, że jest kawalerem. Tak, to właśnie warunki, że jest kawalerem. Dbał o nią. Dbał o nią, robił wszystko, co tylko mógł. Zobaczcie, jak oni się kochają. To jest ta miłość, to jest ta miłość. Robił za nią całe... Wszystko robił, ale zobaczcie na nim, to jest porządny egzemplarz. Rodziła mu dzieci, rodziła mu dzieci. On tylko musiał mieć dużo. Tego się zaczęło. Znajoma twarz tego jednego, to któryś mi tam, ktoś mi tam przypomniał, ale... Nie wiem, też mi się wydaje, że to są przebiańcy, ale nie wiem. Drogi panie, teraz będzie akcent muzyczny. Życie poczęło się w Afryce, dlatego specjalnie dla pani. Prosto z gorącej Afryki, hur gospel, przywitajmy jej gromkimi brawami! Wielkie brawa, a to właśnie biegną nasi kroni. Wiecie panie, ich było ostatnio, ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, było 7. I chyba któregoś zjedli, było ich jedno więcej. Nawet jak widzisz, który zjadł, ale zobaczcie, drogie panie, są bliźniaki tutaj, dwumiajowe. Czego jeden ma dwa jaja, coś o bliźniakach wiem, także nie jestem tu pierdolą. Ale to nie wszystko, drogie panie. Oczywiście, tak dokładnie Adam, to nie wszystko, oczywiście to tylko chór, zapraszam jeszcze wokalistów wraz... Wokalistów mamy tutaj, czarny nigiery, czarny ląd, czarny asfalt, wokalistów. Tak jasno, jak mówimy na brzegu, czarny... Wokalistów z lekcyjnymi bębniarzami, bardzo proszę. No, drogie panie, trzeba to klaskać, bo... Thank you.
jeszcze raz powtarzam, hej! Ramaja, oko było Ramaja, a pan to Ramaja, i na kartu mala, oko było Ramaja, oko było Ramaja, a pan to Ramaja, i tu mala. Wracajmy do księgi. Drogie panie, mijają lat. Jeszcze kilka lat. Na świecie przybywało ludzi. Tworzyły się nowe cywilizacje i znikały. W Egipcie mieliśmy faraonów i faraonki. W Europie rozwijała się potężna cywilizacja rzymska. Ale zanim powstał Rzym, mieliśmy starożytną Grecję, świat mitów i legend. Jak wówczas wyglądały relacje damsko-męskie, to powiem na nurtujący naukowców odwieczny problem. Dlaczego w tym okresie w Grecji populacja ludności zmalała aż o połowę? No dlaczego? Oczywiście nie było jeszcze czas programu 500+. Zobaczcie, jak to kobiety nie odwzajemniały relacji, zalotów, kawalerów. Drogie panie, spójrzmy na to. Oto typowa grecka pasja. Drogie panie, a skąd wiem, dlaczego to jest panna? Zapytam tutaj. Dlaczego to jest panna? Proszę powiedzieć śmiało. Tak z oczu wygląda. No tak. Może pani się nie wstydzi? Proszę się nie wstydzić. Naprawdę to tylko pójdzie, tylko masz. Tylko. Dlaczego to jest pan? To jest panna. No. Dlaczego pani czuje tam? On się tak stanie przebrać. Jeszcze raz. Dlaczego to jest panna? Po włosach? Bo nie ma mi się blisko. Nie wiem, czy nie malujecie. Nie, dobrze, dziękuję. Wielkie brawa dla pani.
Panu nie się bo za chwilę wasze do paliwa. Jak tu się dostać tam? Ciężko się dostać, bo tyle pani w tym roku przyszło. No właśnie, no. Niech mnie przyczy, to jednak wy myślicie, że z tyłu będziecie siedzieć, to już was nie zapytamy? Gdzie to? Och, jest tutaj. Kocham pani, no, ale oni. Ale to na pani. Dlaczego to jest panna? Latają panna? O, wielkie brawa! Można? Pani zapyta? Dlaczego to jest panna? O, no, to panią to też będzie 200 zł za chwilę tutaj w ratuze. Piękne, naprawdę. Dzień wielkie brawa, jeszcze raz, naprawdę. Ale zapytam tu z tych kieszanek, ja myślę, że kieszanki to będę wiedzieć, ja się znają na robocie. Panie Anio, proszę, proszę, nie ma to znajomości nic. To ma to się mały w ogóle nie ma zgubiła? Dzieci nie wyciągły? Za dużo, a może właśnie to ważne, za dużo. Ale wielkie brawa panie, kierzatki sobie kierzatki stają w radę. Drodzy panie. Techniczny, weź sprawdź tu wszystko w porządku. Pawełku, już chodzę. Zaraz, razem. Bo to techniczny musi sprawdzić, czy wszystko w porządku. Ale ja właśnie teraz powiem, dlaczego to jest panna? Nie maluje się zbyt blisko. Jest bardzo urokliwa. Adam, zobacz, jak zajebania. Ona się nie myje. To jest po zapachu właśnie się sprawdzało. To jest ten feromon? Ja naprawdę stąd czuję. Powiem ci, ja idę na bok. Tak, dlaczego to jest panna? Ale panny też miałem swoich herosów. Tak, do takich wabistych skór zawsze chciał się ktoś przytulić. Oczywiście, no a kto by nie chciał? Tak wyglądał grecki heros. Mięsień, sztywne podstawy, to wszystko. A po czym powiem, że jest kawaler? Bo miał maczetę. Czy jak to nazwać? Jak to nazwać on już? A wiecie, jak odbywały się greckie zalety? Nie wiecie. Ale jeszcze raz powiem, dlaczego on jest panną? Bo też to czuć. Ale, a to robię, jak wyglądała grecka mężatka? No właśnie, coś tu jeszcze nie pasuje, mężatka, tak? Grecka mężatka, grecka panny ty. Oczywiście, wielkie brawa na greckie mężatki. Tak. Za grecką mężatkę mężczyzna musiał robić wszystko. Prać, gotować, myć, nawet podcierać. Niestety tak to było. Ale teraz jak wyglądały greckie zalety, jeżeli para podoba się sobie, to mężczyzna ruszał do ataku. Kochani, jak się udało, było po sprawie. Odcinał się ręce i... Ale już by się nie udało mężczyzna, jak to mężczyzna. No. Albo będzie, albo nie będzie. Albo się tego nie uda. Miał 18 lat, brali go do wojska. A jak to w wojsku bywa? Albo się uda, albo się nie uda. Albo go zabili, albo nie zabili. Często bywało tak, że właśnie był... Padał. Tak. Oczywiście, że padał. Padał. I tak to było. Czy lepiej było dla niego tak paść czy się ożywić? Nie wiem, nie wiadomo, ale pogratulujmy naszemu herosowi, bo został tylko zraniony. Ale faktycznie, może nieraz lepiej szybciej paść niż się ożywić. Dobrze mówię.
napisane, Adam, ale ja tutaj teraz, to ja ci mówię, że teraz to będzie hit. Tak, to będzie coś. Teraz będzie kolejny przerywnik muzyczny. Specjalnie dla pana. Jesteśmy w Grecji. Zawsze mam w pamięci, Adam, takie stare greckie przysłowie. Kleki, węgiel, dwa bratanki i do żony, do szklanki. Dokładnie. Przed państwem, szefowej sławy zespół Omega z jedynym utworem. Ich repertuarze, który osiągnął status światowej sławy. Dziewczyna o perłowych włosach. Drogi panie, jest to zespół rockowy, który występował na różnych scenach. Ale drogi panie, pokażmy. Pokażę raz uwagę. A co? Zapytaj, ale... kto zna utwór dziewczyna o perłowych włosach? No wszyscy. Ręczki do góry. Tutaj dwie ręce do góry, a zobacz, to pani podniesie dwie ręce do góry, to jest od razu oznaka, że ten pan z Grecji się bardzo spodobał i chcą rączki być obcięte, tak? Dobrze myślę? I jest ten heros ma 7 żyć. Ale drugi panie, chodzi o ten zespół, Pawle. Ten zespół występował na różnych scenach. Naprawdę, ale... Nasz kabaret występował na różniejszych. To prawda. Tym się już pozostało Omega, że nie występowałeś tam, gdzie jest. Drogi panie, to występowało na scenach w Łodzi, a nie w Paryżu, w Berlinie. Ale pokażcie, że jesteście gorsi od paryżanek, mediolanek i całej reszty. Że jednak tym wszyscy też potraficie śpiewać ten refren. Adam, która z pani nie chciała mieć perłowych włosów, tak? A ty masz perłowe włosy dzień w ogóle? No ja mam perłowe, zanim się doczekam, wydaje mi się mi połowa wyleci. Ale co przez wierzę? Specjalnie dla pani Omega! Thank you.
tracę na słudzenie i z tym chorobowe nie wrócą krzywdy nawet porzucone. A przecież nie chciała iść przez życie swą drogą, lecz życie lubało jej żadnych szans. Nogi Helia dziewczyna problemowy głos zagrębiła. Żegnaj, nie mam już bez, to ma swój bez. Nogi Helia dziewczyna problemowy głos zagrębiła. Mijają lata, liście opadają i rozwijają się. To to napisał? Liście opadają. No, no przecież nie będę już przytaczał tego autora. To Marek! Marek! No. Idź. Tutaj technicznie nie trącaj się. No dobra. Latka wszystkim lecą. Powstały nowe religie, nowe porządki. Nawet powstało państwo polskie, które utworzył Mateusz, wspomagany przez... A to ja to już nic nie mogę do... Dobra, to jestem gorszy? A co? No a co, lepszy albo taki sam? A co, ja nie mogę? On może, a ja nie mogę. Dobrze, to możesz, oczywiście. No dobra, uspokoiłem się, dobra. Państwo polskie zaczęło tego. Są takie rzeczy, że państwo polskie zaczęło i tak, to był ten tak, Lech. I Jarek? To panie Jarek, Czech! Nie było ich Czech, było ich dwóch, Lech i Jarek, a nie tam. Mimo to w Europie zapanowała euforia i ogólnie rozmiany bum gospodarczy. Zaprosimy.
kobiety wędrowały wraz ze swoimi mężczyznami. Tylko wpadłem w taki pomysł, że po co robić 1 litr kompotu, może zrobić 30 litrów. No kompot się fermentował, a mężczyźni, no wiadomo.